Hej Wam, witam Was w kolejnym odcinku Pomysłu od Widza. Dzisiaj będziemy sobie kontynuować budowę naszego bloku mieszkalnego. I z góry muszę Wam powiedzieć, że na tym odcinku zobaczycie budowę tylko dwóch mieszkań, ale i tak w sumie wychodzi całkiem sporo pomieszczeń. A już mówię dlaczego tylko tyle. Niestety wszystkich 8 mieszkań nie zmieściłabym do jednego odcinka, bo no jednak trochę czasu mi zajęło zbudowanie tego i zaaranżowanie i no nie chciałabym Was też aż tak katować na przykład z jakimś 40-minutowym odcinkiem z budowania wszystkiego, a też nie chciałam dzielić tego bloku na więcej niż 3 części, więc stwierdziłam, że na końcu zamieszczę zdjęcia ze wszystkich pomieszczeń w całym bloku, a na nagraniu zobaczycie budowę tylko dwóch. Jak widzicie, zaczęłam od łazienki, a teraz zajmuję się korytarzem i stwierdziłam, że fajnie by było zróżnicować te wszystkie pomieszczenia i najpierw zrobiłam taką kawalerkę, mieszkanie dla jednej osoby, ewentualnie dwóch, a kolejne mieszkanie bardziej przystosowałam do rodziny, ale to później zobaczycie. Na razie tutaj myślałam nad rozmieszczeniem tych wszystkich rzeczy w korytarzu. I później i tak zorientowałam się, że zapomniałam dodać jednych drzwi, więc wszystko zmieniłam. No ale kolor ścian i tak dalej pozostał później i tak taki sam. Teraz zajęłam się salonem i trochę nad nim myślałam. Stwierdziłam, że właśnie taka cegła biała z ciemno-fioletowo-brązową ścianą fajnie wygląda, a do tego właśnie ciemnego fioletu bardzo pasuje zielony. I ubolewałam też nad tym, że kanapy nie mają tego samego odcieniu zieleni co krzesła, ale już no, przymknęłam na to oko i stwierdziłam, że aż tak bardzo to nie razi. W tym momencie zaczęłam projektować sypialnię dostosowaną do dwóch, ewentualnie jednej osoby. Chciałam, aby całe mieszkanie miało jakiś jeden wspólny element, na przykład kolorystyczny, więc zastosowałam ciemny brąz i jasny i taki beż w prawie wszystkich pomieszczeniach oraz właśnie białą podłogę. I tutaj powróciłam do salonu, bo ja muszę tak mieć, że jeśli coś projektuję i za długo mi coś nie wychodzi, to muszę sobie zrobić przerwę do jakiegoś pomieszczenia. I tutaj widzę, że znowu sobie zrobiłam przerwę, więc miałam chyba z tym problem. I zaczęłam projektować balkon. No i stwierdziłam właśnie, że skoro zielony jest w salonie, to także na balkonie krzesła mogą mieć zielone elementy. I dałam takie doniczki, bo czemu by nie, jak jakiś sim będzie chciał sobie hodować rośliny, to czemu nie, w bloku też można, prawda? Oj, widzę, że powróciłam do salonu już tak, żeby go zakończyć. I moim zamysłem było utworzenie takiej strefy biurowej, co całkiem pasuje do ogółu wnętrza i wydaje mi się, że dodaje takiego klimatu i charakteru też. No i oczywiście kącik czytelniczy musi być w każdym salonie. Tak, i zielony obraz. Tak, i to byłby koniec tego pierwszego mieszkania i zaczynamy kolejne. Przede wszystkim zaczęłam trochę dodawać ścian i zmieniać ogólny układ, aby zmieścić wszystkich członków rodziny, ponieważ założyłam sobie, że w tym mieszkaniu będzie mieszkać nastolatka, nastolatek i rodzice. I jak widać, zaczęłam od budowania pokoju nastolatki. Chciałam, aby był taki w miarę uniwersalny, czyli beżowe ściany i nic takiego krzykliwego, zwykły po prostu pokój dziewczęcy. Thank you.
kolejnym pomieszczeniem jest kuchnia. I chciałam, aby ogół wnętrza był taki przytulny i domowy, no bo jednak tutaj mieszka rodzina. I oczywiście czerwona cegła na ścianę musiała być. Zrobiłam też w rogu takie miejsce, aby móc tam posadzić kwiatka, co bardzo fajnie się komponuje i wygląda. Przyszedł w końcu czas na salon. Postanowiłam powtórzyć motyw czerwonej cegły. Na początku myślałam też, że ta brązowa kanapa będzie dobra, ale jednak wnętrze było zbyt ciemne i zmieniłam na szarą. I na tej białej ścianie postanowiłam też dodać jakiś szary obrazek. Zajęłam się teraz korytarzem i w sumie powinnam chyba zacząć od korytarza, ale jakoś tak zrobiłam wszystko na odwrót. Przyszedł czas na pokój drugiego nastolatka, czyli chłopca. I oczywiście poszłam stereotypowo, czyli niebieskie ściany. I może to wnętrze wydawać się nieco mroczne przez właśnie te ciemne szafki i ciemne meble ogólnie, ale wydaje mi się, że skoro cała ściana jest przeszklona, to wpada tam dosyć sporo światła, a poza tym ściany nie są aż tak ciemne. To jest raczej jasny niebieski, tak mi się wydaje przynajmniej. A na ścianach umieściłam właśnie plakaty i też dodałam fotel, aby jak przyjdzie na przykład jakiś kolega naszego nastolatka, mógł sobie usiąść i z nim porozmawiać. Tak, i zmieniłam układ, bo chciałam dodać także szafę, bo nastolatka w swoim pokoju miała szafę i chciałam po prostu, żeby było porówno, także żeby każdy miał szafę. I na końcu sypialnia rodziców. Tutaj już takie bardziej stonowane kolory. Ach, no i jeszcze oczywiście taras. Dodałam taką ławkę. Taką. I krzesło i oczywiście malutki stoliczek, jakieś tam roślinki. Stół do szachów, aby można sobie było pograć. I tutaj wróciłam do sypialni, jak widać. A no tak, bo zmieniłam koncepcję i dodałam panele na ścianę, ale oczywiście kolorystyka pozostała przy beżach. Teraz już takie naprawdę końcowe pomieszczenie, czyli łazienka, bo o niej zapomniałam zupełnie i potem dopiero zauważyłam, że jej nie zrobiłam. I na początku chciałam, aby była taka niebiesko-biała, ale kiedy wybrałam kolor ścian, to nie mogłam znaleźć odpowiedniego koloru podłogi, więc stwierdziłam, że zrobię ją czarno-białą. Dobrze, więc zbliżamy się do końca. Chciałam Was oczywiście bardzo
serdecznie zaprosić na końcowe zdjęcia. I jeżeli macie jakieś pomysły na przyszłe odcinki, to oczywiście piszcie w komentarzach. Zapomniałam o tym powiedzieć ostatnio. No i jeszcze czeka nas oczywiście ostatni odcinek z aranżacją ogrodu. Także ja Wam mówię pa pa i zapraszam Was jeszcze raz do zdjęć końcowych.